Dzisiaj będą dwie zapowiedzi. Jeden, myślę, znowu jakiś taki konkretny materiał, który pozwoli Wam popatrzeć szerzej na noże składane EDC. Pierwsza zapowiedź to będzie extender, czyli przedłużka do pochwy pasa z bardzo, ale to bardzo przemyślanymi funkcjami. Taki survival made in Falkniven. O tym będzie osobny materiał i to będę chciał Wam przybliżyć. Druga zapowiedź jest taka, że jest nas w tej chwili prawie 3000, chyba 600 subskrybentów. Was jest 3600. Ja się nie spodziewałem. Bardzo Wam dziękuję za to, że śledzicie mój kanał. I jak subskrypcje dojdą do 5000, a postanowiłem zrobić pierwszy konkurs dla Was i nagrodą w tym konkursie będzie nie byle jaki nóż. A teraz przejdźmy do materiału. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać noże EDC Falknivena i porównać od tej wersji podstawowej, czyli od Falknivena P, poprzez inne wersje. Ja w dniu dzisiejszym akurat taką sobie wersję wziąłem tutaj. To jest PC. Generalnie można by było powiedzieć, że te noże się niczym nie różnią. Zaraz Wam przybliżę temat. Oraz pokażę Wam, w jaki sposób przerabiam ja osobiście swoje noże ze szlifem płaskim na konweks. Domowymi sposobami, tak żebyście mogli mieć pełną świadomość, jak to robię, bo nie tylko jest to, że o tym opowiadam, ale też pokażę Wam, w jaki sposób to się odbywa. Wejdźmy zatem do najlepszego sklepu z nożami, albo do sklepu z najlepszymi nożami na świecie, falkniven.pl. I jak wejdziecie tutaj do sklepu i będziecie chcieli poczytać przed zrobieniem materiału o extenderze, to wybierzcie sobie sklep, wybierzcie sobie akcesoria i możecie czytać o tym, o czym będę Wam opowiadał i pokazywał w kolejnym materiale. Ok. Szanowni Państwo, scyzoryki. Scyzoryki, czyli tak naprawdę noże everyday carry, noże EDC, które możemy przy sobie nosić codziennie. Tutaj jest scyzoryk, który ja przerobiłem szlif na konweks. Jest to Falkniven P, dokładnie ten, który macie w sklepie. Też pokazuję to dlatego, że nie różni się w żaden sposób od tego, jak wygląda na zdjęciach. Do tego noża dołożone jest etui i o tym nożu macie przynajmniej trzy materiały na moim kanale. Oczywiście będą podlinkowane wszystkie materiały, które są. Ten nóż posiadam bardzo długo. Możecie zobaczyć, co Emil z tym nożem wyprawia, jak rozbiera wołowinkę. Natomiast o co chodzi? To są proste noże. Wszystkie noże z serii P to są noże proste. Tutaj jest P. On występował w laminacie VG10. Obecnie występuje w laminacie 3G, czyli w laminacie stali proszkowej. Tutaj macie scyzoryk PCAU, czyli ten, który pokazywałem Wam przed momentem. Zaraz do niego przejdziemy. Ten scyzoryk jest wykonany w laminacie kobaltowym COS. I tutaj macie osobno do kupienia etui na ten scyzoryk, ponieważ przy tym scyzoryku jest etui, przy tym scyzoryku etui nie ma. Natomiast wszystkie etui pasują zarówno do tego scyzoryka, jak i do tego scyzoryka, jak i do tego scyzoryka, bo tutaj jest PCX.
No i teraz subtelne różnice. Ten obecnie wykonywany jest ze stali 3G. Z laminatu VG10 nie ma już, znaczy ze stali VG10 nie ma już tego noża. Jest z laminatu 3G, czyli z laminatu stali proszkowej. Niestety cena dość mocno wzrosła, ponieważ ten nóż kosztował 500 parę złotych. W tej chwili sami widzicie cenę, ewentualnie możecie zobaczyć. Obecnie na stanie go nie mamy. W drewnie żelaznym jest, proszę bardzo, 940 zł, w włóknie węglowym 1200 zł i yellow bone też jest na stanie, 707 zł. Czyli coś mi się popitaliło. Więc 940 zł, stal VG10 w drewnie żelaznym. Włókno węglowe, ja mam w mikarcie, tak? To jest mikarta. Zobaczcie sobie strukturę tutaj, jak wejdziecie na stronę, a zobaczcie sobie moją mikartę. W włóknie węglowym 1200 zł i tutaj też jest laminat oczywiście stali proszkowej 3G. Yellow bone, też laminat 3G, 707 zł. Co mogę powiedzieć o tym scyzoryku? Ten scyzoryk jest mega wygodny, mega wytrzymały, jak na scyzoryk i bardzo łatwo się go czyści. Bardzo łatwo, bo on praktycznie nie wymaga czyszczenia. Można powiedzieć, że sam się czyści. Jest zastosowana oczywiście blokada liniowa, liner lock, więc wszystko działa poprawnie. Można go otworzyć jedną ręką. Ma też nacięcia z dwóch stron dla prawo- i leworęcznych osób pod paznokieć. Szanowni Państwo, wszystkie te trzy scyzoryki, o których Państwu opowiadam, do wszystkich pasuje to etui. Etui już zamykam. Te scyzoryki wzorowane są na pracach pana Roberta Lovelasa. To jest pan knife maker amerykański. Możecie zakupić książkę o Bobie Lovelasie. Możecie zobaczyć jego pracę. Natomiast ja polecam książkę szefa Falknivena, Petera. Książka wygląda w ten sposób. The ABC of Knife. I tutaj macie opisane wszystko, co jest możliwe o nożach Falkniven. Bardzo ciekawa książka, notabene scyzoryki. Scyzoryków Peter także nie pominął. Książkę serdecznie polecam. Nie jest droga, warto kupić, warto przeczytać. Wszystkie te prace są w jakiś sposób inspirowane twórczością Boba. Roberta Lovelasa. Popatrzcie, jakie są jego ostrza. On miał taką bardzo specyficzną taki ryt na ostrzu, gdzie miał panią w skąpo ubranym stroju i to jest taki jego znak rozpoznawczy na ostrzach Boba. Czym różnią się te scyzoryki? Tak jak powiedziałem, ten jest ze stali laminowanej kobaltowej, ten także jest z laminowanej stali kobaltowej. Ale co jeszcze? Tutaj mamy scyzoryk, który... Pamiętajcie o paragonach ze sklepu i pamiętajcie o tym, że Falkniven ma śledzenie swoich produktów poprzez hologram. Możecie ściągnąć sobie aplikację, która powie Wam, czy na przykład nóż z drugiej ręki, który kupujecie, jest produktem oryginalnym. O tym warto pamiętać. To możecie przeczytać na blogu
na blogu Falkniwena. Tutaj ten nóż, jak widać, także się nie różni od tego, który jest na zdjęciu. Ma złote torksy, to znaczy złotego torksa. Nie ma klipsa, ma blokadę liniową i także ma system samoczyszczący. Ja to tak nazywam, bo tutaj nie wymaga czyszczenia. Scyzoryk kosztuje 530 zł, czyli jest tańszy od tych scyzoryków, które pokazywałem. Czyli od tych podstawowych P. Ten scyzoryk, co on ma jeszcze? Oś jest zbudowana z bezsmarowych łożysk teflonowych, czyli jest na łożyskach teflonowych. Ten nóż chodzi bardzo płynnie i także można otworzyć go przy pomocy kciuka, jedną ręką. Można go rozkręcić za pomocą śrubokręta Torx T10. Można, jeżeli bo wiadomo, że jeżeli nóż jest nitowany, to on się nigdy nie poluzuje. Ta oś ostrza. Jeżeli nóż jest skręcany, to ta oś ostrza zawsze może się poluzować. Więc można ją dokręcić, można ją wyregulować właśnie torksem T10. Dokładnie tak jak tutaj. Natomiast ja mam ten nóż już bardzo długo i jeszcze nie potrzebowałem robić takich operacji z tym nożem, a naprawdę ten nóż przeszedł wiele i jest ze mną na co dzień. Używam go codziennie w swoim EDC i naprawdę dużo nim pracuję. Począwszy od kanapek, skończywszy na lesie tak naprawdę. I mamy model PCX. Czym różni się model PCX? No poza tym, że ma tutaj już wstawkę 3 korony Falkniwena, także złote dodatki, to jeszcze oprócz tego ma kołek. I szanowni Państwo, dokładnie mechanizm, który Państwu opisałem, jest taki sam jak w modelu PC. Noże są lekkie, no bo jak inaczej by można było mówić tutaj o Everyday Carry. Waga PCX-a, czyli tego noża z klipsem odkręcanym, to jest 70 gramów. Długość całkowita 173, a ostrza 73. Grubość ostrza to jest 3 mm i szlif jest płaski. Na rękojeści mamy grillon. Grillon to jest taka bardzo fajny materiał, który nie jest zimny i można bez rękawic pracować tym nożem na mrozie. Tutaj w przypadku mikarty, połączenia mikarty i stali, no nie wychodzi to za dobrze, ponieważ ten element na mrozie, ten element i ten element odbija się nam na palcu bez rękawic. To odbija się na palcu wskazującym, natomiast tutaj przy dużym nacisku czujemy ten element na palcu piątym. Więc tutaj zostało to w tym nożu wyeliminowane. Co ciekawsze, z lepszego, znaczy moim zdaniem COS to jest najlepszy laminat Falkniwena, więc z najlepszego tak naprawdę laminatu Falkniwena ten nóż jest zrobiony i ma bardzo, ale to bardzo wygodną rękojeść, ponieważ jak go weźmiecie w dłoń, to nie czuć nic. Tutaj te wszystkie występki, które są w tym nożu, są obleczone tym grillonem i szerokość jest nieco szersza ta rękojeść od Falkniwena P.
No i teraz zobaczmy ten nasz nóż, którym ja się będę posługiwał. Również waga 70 gramów, 173, 73 długości ostrza i 3 mm grubości ostrza. Czyli niczym nie różni się od PCX, poza tym, że PCX ma odkręcany klips. No i piękne logo Falkniewena tutaj wtłoczone, ponieważ tutaj logo Falkniewena wygląda w ten sposób, jak widać, nie? Także niczym się nie różni. Różnica cenowa jest praktycznie żadna. 530 zł, 590 zł. Oczywiście wpisując w koszyku Outrider otrzymujecie 10% rabatu z miejsca, że tak powiem. Także tyle o tych nożach, porównania tych noży. A teraz przejdziemy do tego, pokażę Wam, w jaki sposób ja zrobiłem sobie konweks na moim Falkniewenie P. Na tyle, na ile będę mógł, postaram się przybliżyć Państwu szlif noża nowego do szlifu noża mojego używanego, zużytego, można powiedzieć. Zacznijmy. Tutaj mamy szlif noża nowego. Czyli jest to szlif płaski. Jak widać, linia laminatu pięknie zrobiona. No zresztą laminat COS nie ma słabych punktów tak naprawdę. Zobaczmy teraz, przybliżę mój nóż. Proszę zobaczyć. Ja zrobiłem sobie konweks. Starłem szlif i zaobliłem ten szlif. W jaki sposób robiłem ten konweks? Trzeba obrócić sobie ten marmur na stronę lewą. I wziąć do ręki osełkę DC4. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa nie czuje się dobrze z taką osełką, bo to trzeba robić wszystko z ręki, a ja polecam takie rozwiązanie. Jest to osełka, którą od Emila dostałem. To jest osełka, może tak będzie widać lepiej. To jest osełka bardzo stabilna, którą możemy sobie położyć właśnie na takiej marmurowej podstawie. Ona ma dwie gradacje. Bardzo dobrze ostrzy i bardzo dobrze wyprowadza ostrza zużyte. Ale ja robiłem to na osełce na osełce Falkniewena. Jak to robiłem? W ten sposób. Tutaj ważną rzeczą jest początek, widzicie? Ten początek jest bardzo ważny. Zauważcie, że nie robię tego równomiernie. Ja kręcę tym ostrzem. Przy czym ja już wiem, gdzie go docisnąć, gdzie go nie docisnąć. I tak też wygląda proces ostrzenia tego narzędzia później. I zaraz Wam pokażę, co się dzieje. Po takim zabiegu kosmetycznym. Ok. Odkładamy sobie osełkę. Nóż, jak widać, jest poszarpany. Widać to? I to dość mocno jest poszarpany. Ale myślę, że kartkę bez problemu powinien ciąć. Chociaż w tym momencie nie umiem. No tak słabo. Widać, że targa? Widać, że targa, nie? No i teraz cała praca tak naprawdę polega na tym, aby
skupić się na wyprowadzeniu tego konweksu. Trzeba umiejętnie kręcić ostrzem i umiejętnie go dociskać. Tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie nie trzeba, to trzeba popuszczać. Ja wiem, że może to brzmi, że jest to bardzo skomplikowane, ale zapewniam, że jak to się robi, to nie jest to skomplikowane w żaden sposób. Tutaj już możemy trochę wypłaszczyć górę. Oczywiście oszcze można dopolerować papierem ściernym, czego ja nie robię, bo ja po prostu tego noża używam. To nie jest nóż kolekcjonerski, tylko to jest nóż do codziennego użytku, co w tym momencie uzyskaliśmy. Zobaczcie na początek ostrza, jak się zachowuje ostrze. Porównajmy sobie, jak ten nóż ciął przed tym. Dalej targa, widać? Idzie troszkę bardziej płynnie, ale dalej targa. No więc teraz bierzemy znowu CC4 i teraz już kończymy. Oczywiście przy wykonaniu pierwszego tego konweksu, czyli tak naprawdę zrobieniu go na nowym nożu, wymaga to dużo więcej pracy. W tym momencie jest to już zabawa, która dużo pracy nie wymaga. OK, no i teraz sprawdźmy, co się nam stało z ostrzem. OK, coś tam tnieje. No i końcowym sznitem jest pasta polerska, którą możecie kupić w sklepie Falkniven. Jest to pasta, której Falkniven używa do swoich produktów. Też w zakładce akcesoria. Smarujecie sobie mizdę, która jest na rewersie etui od osełki Falkniven, zarówno CC4, jak i DC4, wszystkie mają w tej chwili takie etui. Tu jest skóra, tu jest mizdra. No i teraz także robimy to w ręce. Zobaczcie, jak nam się ładnie tutaj ugina i jak nam się będzie robił konweksik. O. Jak nam się będzie polerował ten konweks. Ręka, tak jak powiedziałem, naturalnie pracuje, a szlif konweks to jest szlif, który robi się bardzo intuitywnie. Osełki, pokrowce na osełki Falkniven są także zrobione w ten sposób, aby mieściły się w przeciętnej dłoni człowieka. I aby właśnie robiła się ta łódka. Okej. Okay.
I teraz zobaczmy sobie już na bibułce od papierosa. Do czego doszliśmy, nie? Trochę pracy. A teraz zobaczmy nowy falkniwen na bibułce od papierosa. Nowy falkniwen, szanowni Państwo, także działa, bo to jest nóż nigdy nie używany. Natomiast porównując, ja sobie tu muszę poprzesuwać, żeby się nie zabić, bo o, tutaj też mogę wykonać łódeczkę. I zaraz Wam pokażę, jak wyszedł nasz konweks, mój konweks. Widać. Jest nóż porysowany oczywiście, ale... Nie zmienia to faktu, że perfekcyjnie tnie. Oczywiście ludzie, którzy tam na forach będą się dopatrywali, że jest porysowane oszcze, że jest coś tam. Liczy się skuteczność. Nóż tnie tak, jak ma ciąć i robi to, co ma robić, a konweks jest dużo bardziej wytrzymały niż szlif płaski, więc ja zrobiłem sobie konweks. Oczywiście nikomu nie polecam przerabiać samodzielnie noży falkniwena. Absolutnie. Ale to jest ciekawostka dla Państwa. Narzędzia, które są potrzebne do przerobienia takiego szlifu, to jest osełka DC4, osełka CC4 i jedno zetui do noża. To wszystko. Postaram się jeszcze raz przybliżyć Państwu. Proszę zobaczyć. I teraz drugi nóż, czyli nóż nowy. Specyficzny mikro bevel, tak jak to przy szlifie płaskim. No w moim już ten szlif jest taki, jaki ja sobie życzę. Tak wyglądają noże z serii P marki Falkniwen. Chciałem powiedzieć jeszcze tyle, bo mogą być pytania, czy te noże nadają się do lasu. Dzięki blokadzie liniowej jak najbardziej tak, dlatego że jest liner lock. A dzięki temu, że są zaostrzone na 90 stopni, doskonale krzeszą, co mogliście zobaczyć na moich materiałach. Dzięki temu, że tym nożem możecie pracować bez rękawicy na mrozie, otwierać go jedną ręką tak naprawdę, wydaje mi się, że jest to fajna opcja dla osób, które szukają takiego noża edecowego, małego, lekkiego, ale z dobrych materiałów i naprawdę perfekcyjnie zrobionego, perfekcyjnie wykonanego. Jest to nóż, który jest już na łożyskach, bo mój nóż niestety nie jest na łożyskach, chociaż chodzi genialnie, jak widać. Ja nie narzekam na swój nóż w żaden sposób. Tak jak mówię, używam go na co dzień, jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Zostańcie w duchu i zapraszam do Falkniwena, żeby sobie poczytać o fajnych nożach.